Telefon potrzebny? Nie wiem, jaka pani. Mamy dziś zaszczyt poprowadzić uroczystość zakończenia roku szkolnego 2009-2010 wraz z otwarciem projektu termomodernizacji budynków pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła. Kłaniają się Państwu uczniowie klasy 2A Marta Rosińska i Bartosz Kawecki. Chcielibyśmy powitać Panią Dyrektor Joannę Dowiak. Oraz Panią Wicedyrektor Joannę Śmiechowicz. Oraz Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Przemysława Błaszczyka. Starostę Powiatu Mieszczyńskiego Pana Wojciecha Zdziałskiego. Oraz wicestarostę powiatu łęczyckiego, pana Janusza Mieczarka. Pragniemy gorąco powitać wszystkich zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie witamy nasze grono pedagogiczne, przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły oraz koleżanki i kolegów z klas pierwszych i drugich. Marszałek Włodzimierz Fisiak przesłał dziś list adresowany do pani dyrektor Joanny Wdowiak, który pozwolę sobie odczytać. W imieniu zarządu województwa łódzkiego pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z prezentacją ważnego dla tej placówki projektu termomodernizacji realizowanego z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważnym wydarzeniem było dla naszej ojczyzny wstąpienie w struktury jednoczącej się Europy. Fundusze płynące z Brukseli są widoczne we wszystkich powiatach i gminach naszego regionu. Dzięki ogromnemu strumieniowi euro powstają ośrodki kulturalne, obiekty sportowe, remontowane są gruntownie szpitale i infrastruktura drogowa. Na projekcie realizowanym w liceum imienia Kazimierza Wielkiego zyskają uczniowie, kadra pedagogiczna, a również przyszłe pokolenia. W związku z kończącym się rokiem szkolnym uczniom gratuluję wyników w nauce, a gronu pedagogicznemu doprowadzenia swoich podopiecznych do tych osiągnięć. Wszystkim Państwu życzę udanych i niezapomnianych wakacji, abyście we wrześniu powrócili w mury szkoły w dobrych nastrojach, pełni nowych pomysłów i energii. Włodzimierz Fisiak. Prosiła o zabranie głosu pana starostę Wojciecha Zdziałskiego. Panie senatorze, panie dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży. Przed chwilą uczniowie mówią, że z drugiej klasy, ale oni chyba już są chyba w trzeciej klasie, bo tak mówię, jak trzecioklasiści. Wiadomo, że trzecia klasa już po maturze odeszła, opuściła mury tej szkoły. Ale dzisiaj jest dla was takie święto szczególne, bo oprócz zakończenia roku szkolnego jest inauguracja projektu, tak to nazywane jest, po unijnemu.
inauguracja projektu inwestycyjnego pod nazwą Kompleksowa Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego imieniem Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła. Pozwólcie, że jeszcze do powitań, które tutaj uczniowie dokonali, jeszcze ja w swoim imieniu powitam również gości zaproszonych przez nas. Mianowicie jest obecny wśród nas wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Marciniak. Witamy serdecznie. Jest obecny również członek zarządu powiatu łęczyckiego pan Paweł Odważny. Jest obecny przedstawiciel burmistrza miasta Łęczycy, sekretarz miasta Wojciech Czapli. Nasze jeszcze grono powiatowe reprezentuje pan sekretarz powiatu Ireneusz Borański. To, co jest ważne dla tej placówki na pewno, jak zawsze, finanse, a reprezentantem finansów na rzecz szkół oświatowych, placówek tutaj w Łęczycy samej jest dyrektor zespołu jednostek budżetowych Anna Kubisz. Również jest obecna tutaj pani kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Iwona Zielińska. Wśród gości widzę też pana Wojciecha Łukaszewskiego, no tu się trochę pomyliłem, który reprezentuje Radę Rejonową Polskiego Czerwonego Krzyża w Łęczycy, czyli honorowy dawców krwi, bardzo serdecznie witamy. Szanowni Państwo, koniec roku szkolnego to jedno jakieś zdarzenie, która, jak można powiedzieć, że powoduje ciszę wewnątrz budynków, murów budynku danej szkoły. No, tak się składa, że w Waszej szkole no nie na dzień tej ciszy, bo rozpoczniemy realizację projektu, które już mówiłem, przedstawiłem, ale odczytam dokładnie, bo to się liczy dla Unii. Jak to jeszcze raz przeczytam. Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego imieniem Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła. Nie ma tam słowa pierwszego, bo w chwili składania wniosku jeszcze taka nazwa nie obowiązywała, więc po staremu to nazywamy. Tak już zostanie do końca rozliczenia tego projektu, ale my wiemy, że to chodzi o pierwsze liceum w Łęczycy. I niech tak już zawsze będzie. Szanowni Państwo, od początku w tej kadencji Rady Powiatu staraliśmy się jak najszybciej sprostać oczekiwaniom tej społeczności uczniowskiej, choć to już inni uczniowie niż my byliśmy na początku, jak zaczynaliśmy tę kadencję, ale byliście wtedy uczniami gimnazjum i też na pewno jakieś tam odgłosy do Was dochodziły, ale szczególnie do rano pedagogiczne to już wiedziało od tego roku 2006 czy też 2007, że zaczęła się nowa alokacja środków unijnych 2007-2013. I też burza mózgów, która powstała wśród ekipy, można powiedzieć, zarządu i radnych i innych osób. Jedno spowodowało, że tu musi nastąpić kompleksowa termomodernizacja. Taki wniosek już był dużo wcześniej złożony. Niestety po tak zwanych czytaniach, jak ja to nazywam, ale po prostu po sprawdzeniach nie przeszedł ten wniosek wtedy. Przyczyn formalnych, nie dostał się już potem na ścieżkę oceny merytorycznej. Dopiero w zeszłym roku, po takim już dłuższym przygotowaniu, żmudnym zespołu całego w starostwie, zarządu i innych osób, które do pomocy poprosiliśmy, firmy zewnętrzne, udało nam się napisać wniosek taki, choć nie jeden, bo trzy wnioski, które faktycznie znalazły się jako pozytywnie oceniane formalnie i potem merytorycznie. I trzy wnioski, które właśnie złożyliśmy,
to tu jedno na liceum, drugie na zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 Jadwigi Grodzkiej oraz na zespół szkół mechanizacji rolnictwa w Piątku. Wszystkie trzy znalazły się w pierwszej dziesiątce w rankingu projektów ocenionych pozytywnie. Niestety środków jest dużo mniej niż oczekiwań, bo 104 projekty znalazły się właśnie na, odczytam w całości, żeby się nie pomylić. Jest to realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Ośmiorytutowa Droga Ochrona Środowiska Zapobiegania Zagrożeniom i Energetyka. Działanie drugie. 6. Ochrona Powietrza. Taka długa nazwa tegoż tak zwanej osi priorytetowej, gdzie te trzy wnioski, jak mówiłem, znalazły się w pierwszej dziesiątce. 104 zostały zweryfikowane pod względem formalno-merytorycznym poprawnie. Suma wszystkich wniosków, które jakby zapotrzebowanie na środki wynosi ponad 220 milionów złotych. Niestety na to było przez zarząd województwa jakby przydzielona kwota około 25 milionów złotych. I liceum, które było trzecie jako sklasyfikowane na liście rankingowej, znalazło się na drugim miejscu jako na tej liście podstawowej 14 wniosków przyjętych do realizacji przez zarząd województwa. I chyba należy podziękować tutaj sobie, nam wszystkim za to, że wreszcie ta szkoła, ten budynek, który w mojej ocenie, ale nie tylko, zresztą to jest udokumentowane w audytach energetycznych między innymi, jako budynek najzimniejszy pod kątem przegród budowlanych, czyli przenikania ciepła, czy nie współczynnika ciepła, wreszcie doczeka się termomodernizacji. Również tutaj chcemy wymienić źródło ciepła i nowinka, która zostanie zastosowana, za chwilę tu będzie prezentowana, tak zwana pompa ciepła, czyli to ona będzie jako wykorzystywała źródło ciepła z ziemi. Być może ta nowinka razem z panem starostą, byliśmy na jednej szkole gimnazjalnej, co prawda na południu Polski, zobaczyć jak to funkcjonuje, kiedy małe urządzenia, jak można powiedzieć, odzyskują energię z ziemi, z kolektora poziomego, zakopanego, gdzieś umieszczonego na 1,5–1,80 m głębokości i to zimą ogrzewa. Jakby nie starczyło, jeżeli warunki, no jak tegoroczne szczególnie, no to na pewno wtedy jest potrzebne drugie źródło ciepła, które będzie piec gazowy. Ponadto również tutaj będzie wykorzystane do odzyskiwania ciepła właśnie z tej sali, tak zwany rekuperator, który będzie odzyskiwał ciepło, które będzie szło jako do wymiany powietrza, czyli ciepło odzyskiwane będzie po oczyszczeniu, wracało ponownie tutaj, żeby nie tracić również na energię. Także szanowni państwo, znajdujemy się jakby w XXI wieku naprawdę, bo są wykorzystywane technologie, które tak naprawdę na zachodzie Europy, nie tylko, no są od kilku, może nie tak długo, ale od kilkunastu lat są wykorzystywane, a u nas po raz pierwszy będzie to taki, powiecie na pewno, jedyny budynek, który z tego typu pomp ciepła będzie korzystał. Chciałem powiedzieć, że ten wniosek, który złożyliśmy, który został oceniony pozytywnie, tak bardzo wysoko, właśnie dotyczący liceum, bo następne Grodzka 6 miejsce i Piątek 9 miejsce, to naprawdę zasługa naszego zespołu, pracowników, ale też firm, któreśmy współpracowali. Jesteśmy sami, no akurat nam jakoś nikt nie pomagał, czy z parlamentarzystów, jest to zasługa nasza, jakoś po tych wielu spotkaniach, decyzjach udało nam się stworzyć taki wniosek, który uznanie przez komitet monitorujący uzyskał i panel ekspertów zyskał takie poparcie, że jest to realizowane.
Nie chcą przedłużyć, a to musiałem powiedzieć, to takie są niestety wymogi gminne. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, że ten projekt będzie realizowany, bo już po tej pewnej części powiem, że jeszcze jest drugi projekt, który będzie realizowany, że dzisiaj drugoklasiści i pierwszoklasiści obecni, jak wrócą we wrześniu, trochę zupełnie co innego zobaczą. Tutaj nie tak dawno, bo w maju odbyła się majówka zdrowia. Też mówiłem, że proszę robić zdjęcia tutaj od tyłu tegoż budynku, bo na przyszłym roku nie poznacie na pewno tego budynku, jak również tego miejsca, czyli Powiec. Na dniach podpisujemy umowę na wykonanie kompleksu boisk typu Orlik i nie tylko, i pozostałych, także no wreszcie chyba się coś w tej placówce zmieni na tyle, że młodzież będzie chciała zupełnie chodzić tutaj z przyjemnością uczyć się, ale również i swoje zainteresowania sportowe co najmniej, choć nie tylko uprawiać. Woli ścisłości mimo wszystko jeszcze podam, że wartość projektu, który żeśmy złożyli, czyli wniosek, wynosiła 3 635 324 zł i 69 groszy. Dofinansowanie z Unii ma wynieść 2 895 406 zł 91 groszy. Jest to suma, która jest zawarta we wniosku i taka jest podpisana umowa między powiatem łęczyckim a zarządem województwa łódzkiego. Ona będzie podlegała zmianie, gdyż przetargi, które się odbyły, a informuję, że właśnie wartość po przetargu samych robót wynosi na to zadanie 2 314 486 zł 76 groszy. W sumie szacujemy, że od projektowanego jakby wniosku, który został wartość przedstawiona, będzie to około 1 000 000 taniej. No takie ceny na rynku dzisiaj można powiedzieć funkcjonują i to też dobrze, bo tym samym również powiat łęczycki no, wyda mniej środków niż by musiał i też będziemy starać się, żeby to zadanie, które było rozpisane do roku 2012 skrócić do 2011. No w sumie te prace będą prowadzone tylko w okresie letnim, także szanowna droga młodzieży, kończycie dzisiaj rok szkolny, pierwszy czy drugi. Za rok, znaczy za po tych wakacjach, czyli no, już w następnym roku szkolnym 2010-2011 spotykacie się w tej sali i w tym budynku będzie zupełnie inaczej. Życzę Wam w tym ostatnim dniu szkoły, by Wasze wakacje, które są przed Wami, były no, szczęśliwe, ale wymarzone, żeby odpocząć, na chwilę zabrać powietrza, naładować akumulatory, jak to można powiedzieć, by we wrześniu dalej kontynuować naukę, a drugoklasiści, którzy już są trzecioklasistami, no, zdali tą maturę i tym samym dalej do wymarzonych wyższych uczelni. By potem znaleźć się tutaj z tej strony na przykład i też decydować o dalszym rozwoju tej szkoły, czy powiatu, czy miasta, czy każdej miejscowości tam, gdzie mieszkacie. Także życzę Wam wesołych i udanych wakacji. Gronu pedagogicznemu z dyrekcją na czele bardzo dziękuję za też tegoroczny, w tym roku szkolnym wysiłek. Także w tej chwili dziękuję bardzo za uwagę. Za wszystkie starania i podjęte prace serdecznie dziękujemy. Panie i Panowie, drodzy nauczyciele, szanowna młodzieży,
Oto dziś pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zrzuca łachmane żebracze i przeodziewa strój królewski, godny jego nazwy. Kończymy etap demonstracyjnego konsumowania tortów w kształcie kolejnej makiety nowej szkoły. Ale marzenia stały się realne nie dzięki wielkiej polityce, ale grupie 17 radnych samorządu powiatu łęczyckiego, a konkretnie 5 pasjonatów, bo tak można określić, tej szkoły, tworzących zarząd powiatu, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za, są pomysłodawcami i twórcami tego projektu. I to wymienię, pozwolę sobie na to, bo to należy się. Są to przewodniczący, pan starosta Wojciech Ściarski, jest to pan wiceprzewodnicząca, pan Janusz Mielczarek. Nieobecni niestety członkowie zarządu, pani Anna Dymna i Zenon Dąbrowski oraz pan Stolnicki. Panie dyrektorze. Dziękuję za to, że jeszcze tak bardzo wam do pięknie chodzić. Zaczynamy już prezentację. Proszę Państwa, to co musimy zrobić dzisiaj, bo cała ta uroczystość, która jest podzielona, proszę Państwa, jest, tak słychać? Jest po prostu wyłowiem umów. Dzisiejsza prezentacja, zwana konferencją otwarcia. Dobrze. No. Zwana konferencją otwarcia jest wymogiem promocyjnym Unii. Unia oprócz tego, że nam przekazuje część środków na to, aby poprawić nasz kraj pod różnymi względami, to również postawia nam wymogi. Jednym z wymogów jest właśnie wymóg informowania czy promowania tego, co Unia dofinansowuje i dlatego spełniając ten wymóg, również prosimy, abyście się Państwo wpisali na listę uczestników tego dzisiejszego spotkania, no bo to też musimy się jakoś rozliczyć. Pan starosta wspomniał o wielkości tego projektu. Ja będę mówił też o tym, co było w założeniach, bo troszeczkę się zmniejszyły kwoty po przetargu. 3 600 000 cały projekt. Mamy